Siema! Witamy w kolejnym odcinku z serii stylizowania przez ekipę Dresscode. Dziękujemy za tak fajny odbiór ostatniego odcinka z Murcix. Jak jeszcze go nie widzieliście, to wpadajcie koniecznie zobaczyć. A dzisiaj lecimy z Nowciaksem. Let's go! Cześć wszystkim! Was nie widziałem już chyba z 3 dni. Siedzieliśmy na festiwalu, nie? Czy widzieliśmy? Tak. Case jest taki, że cię stylizujemy. Ostatnio stylizowałem się Murci, wcześniej się Przekosę. Jest nas tutaj 8 osób, więc dzielimy się na ile? Na kilka drużyn? Trzy grupy. Na trzy grupy. Trzy i dwie osoby. Tak. Może ty nas podzielisz? Tak, tak. Tak. I każda z grup będzie miała inny budżet pieniężny i w tym budżecie cię ubierzemy. Zadamy ci jakieś nudne pytania. A, no jeszcze ja dodam jedynie, my potem sobie wewnętrznie losujemy te budżety, kto ma jaki i ty potem na koniec musisz zgadnąć. To miał jaki? No tak, kto miał jaki budżet? 2,5 tysiąca, 5 tysięcy i 10 tysięcy złotych. Yeah. Yeah. Dobra, stary, jaka jest część garderoby, bez której nie wyjdziesz z chaty? Buty. Czy wolisz rzeczy, które są bardziej jakoś powiedzmy crazy konstrukcyjnie, czy bardziej mają jakieś grafiki zajebiste? Nie mam czegoś takiego, że pikuję tylko rzeczy, które są super wyprodukowane i super jakości i w ogóle tam skonstruowane są w jakiś niesamowity sposób. Tylko generalnie co mi się podoba, w tym chodzę. Nie umiem tego jakoś sklasyfikować do jednej marki albo do innej kategorii. Okej, okay. No. A czy jest na przykład coś, czego nigdy byś nie założył? Także kategorycznie jest taka, nie wiem, rzecz. I mówisz, nie. Spodnie 3/4. No, na przykład. Chyba nie ma takiej rzeczy. Też uważam, że całkiem nieźle wyglądam w garniturach i lubię czasami się w garnitur ubrać, no ale generalnie raczej jestem smart casual, raczej streetwearowo i nawet jeżeli mam jakieś, nie wiem, jakiś bankiet czy jakieś wesele, cokolwiek, to staram się właśnie, żeby się ubrać w miarę luzacko, nie? Na przykład, nie wiem, teraz wychodzę na wesele i prawdopodobnie będę za fajnych dresach na nim i wszyscy z rodziny będą na nie patrzeć z podbyka, jak zwykle. A wolisz stonowane kolory, czy tak bardziej kolorowo? Tak bardziej, wiesz? Aktualnie chyba bardziej stonowane kolory, ale też nie boję się kolorów. Jedyne, czego nie lubię, to nie lubię koloru czerwonego. Nie wiem, dlaczego mam z nim jakiś problem. O, cóż, nie. Ważna uwaga. Jakimi ty kulturami się najbardziej inspirujesz? W sensie, czy masz raczej tak, że w ogóle cię to nie ma to dla ciebie znaczenia? Że jakby wystarczy to, że outfit jest fajny? Ciężko mi powiedzieć, czym się dokładnie najbardziej jaram. Lubię po prostu się dobrze, moim zdaniem oczywiście, ubrać. Czy jakieś nakrycie głowy, czapka to jest must have? Bo ja cię zawsze widzę w czapce. Wiesz co, bardzo dużo teraz chodzę w czapce, dlatego że po prostu mam długie włosy i nie mam czasu ich ściąć, więc raczej ta czapka stała się delikatnym must have'em, ale też żebyście nie kmili, że to musi być jakieś nakrycie głowy. Niedługo idę do fryzjera i będę już wyglądał bardziej fresh i wydaje mi się, że ta czapka będzie troszkę rzadziej na mojej głowie. Więc jakby ta czapka jest też dlatego, że po prostu kryje za nią moje włosy. Czy jest jakaś część garderoby, którą ostatnio na przykład odkryłeś, że się dobrze w niej czujesz i chodzisz w niej na przykład ostatnio coraz częściej, jakaś taka fresh w twojej szafie? Nie. Jakby ostatnio na pewno uświadomiłem sobie, że bardzo lubię mokasyny, a rzadko w nich chodzę, bo rzadko mam jakiś taki fit, który by do nich pasował, więc to jest to. No a teraz drukowane buty, no jakby cały czas chodzę w drukowanych butach, są mega wygodne i się mega nimi jaram. Od futurystycznych rzeczy do bardzo oldschoolowych u mnie. A biżu? Pokaż łapy. Srebro? No dzisiaj spokojnie, ale generalnie lubię mieć naszyjnik, lubię mieć jakiś sygnet, nie lubię z tym przesadzić, ale lubię mieć to na sobie. Kolczyki masz? Mam jeden. A ulubione brandy twoje? Myślałem o tym, bo Białowaz mi powiedział, że to zadacie to pytanie. Niech zgadnę, I'm Lone Dore. Tak, ALD to jest chyba jeden z takich moich ulubionych brandów przez to, jakie robią rzeczy, w jakiej jakości i jaki content produkują, ale tak samo KIF. To nie są brandy, w których super często chodzę, ale jakby szanuję za to, co oni robią. House of Errors, lubię takie projekty właśnie osób, którzy tworzą swój własny unikatowy świat i to wszystko jest ze sobą spójne, więc tak mówię, House of Errors, bardzo lubię tą markę. Pewnie No Fate Studios, to też są, bardzo mi się podobały te spodnie, akurat Gaba mi je pokazała, która tam siedzi. Też mega spoko marka, ale jak, no nie jestem coś teraz z rękawa, bo jak zacznę, to będziemy mówić do jutra, a nie ma chyba to sensu. To co, rozdzielamy? Tak, let's rozdzielamy. Go. Czyli trzy drużyny, dwie trzyosobowe, jedna dwóch. No to ja bym zrobił tak, jak was widzę, czyli tutaj po lewej Eryk i dziewczyny, dobrze mówię. Potem jest Maciek, Bagi, Gaba i potem jest Miłosz i Atek. Let's go! Do zobaczyska, w takim razie z outfitami. Powiedział co wiedział i co, musimy sobie działać. Ale wiemy całkiem budżety. Dużo, ja wiem dużo szczerze. Ale mi się wydaje, że przez to, że większość z nas zna Nowciaksa już dużo, jakby rzeczywiście znamy jego styl i tak dalej, i wiemy jak on się ubiera, nie? To prawda. Musimy kupić po prostu jakieś pierwsze lepsze New Balansy. Tak, i czapkę, jakąś wędkę mu dać do podtrzymania. I rybaczki jeszcze, nie? Koszulkę z rybą i lecimy, nie? Tak. Dobra, 10 koła leci do nas, nie? Ara. Uwaga, Miki. O nie. A ty k***a, Ante! Easy!
Nie dość, że jesteśmy w dwójkę, kurwa, nie mam żadnych dziewczynek w teamie, to mamy 10 koła. Zachodzi dowód na to, że drogo nie znaczy ładnie po prostu. Gabi, dobra, Gaba, ale weź tam kuchni, nie? 5000, Gabi, bardzo prosimy, raz 5000, raz. Nie, serio, jak będzie 2500, to ja rezygnuję, nie? Jo! Jo, dobra. Szczerze, 2500 to jest naprawdę duży budżet na ubranie jednego outfitu, więc nie wiem. No nie wiem, no nie wiem. Także teraz my wewnętrznie będziemy sobie szukać stylizacji, szukać stylówek. Mamy 10 koła do wykorzystania, więc w ogóle najlepszy budżet. Na pewno musimy kupić mu wędkę. Co, mamy 10 koła? Czemu nie? Czemu nie? Bro, bro. A da się zwrócić wędkę? Na pewno. Na pewno. Mamy 5000 zł. To nie jest tak mało. I być może nadal się zmieścimy z moim pomysłem. To są mokasyny, które powiedział, że lubi bardzo ubrać, a nie zawsze ma okazję. To są Palace Gucci mokasyny. Ile one kosztują? 4500. Reszta 500. Możemy coś mu zrobić z włosami. Zadzwonię, zapytam. Ej, moglibyśmy ci na żywo, na live, chłopie, walnąć włosy jakimś sprejkiem, jakbyś miał fryzurkę nową, czy nie? Możecie, no wszystko możecie. Kocham cię. Easy. Czy opcja tego, że kupujemy te mokasyny 4400, a resztę kupujemy w lumpie? To jest dobre w chuj. Maciek, ty kupuj jak najszybciej te buty. Jak te buty będą dobite, robimy sobie tripa do tego vintage shopu. Zabieramy się za robotę i oby udało Maćkowi się kupić Gucci Palace mokasyny. Yeah. Jak on powiedział, mokasyny, to mi od razu do głowy wpadły takie na przykład mokasyny. One są za granicą, musimy to ogarnąć, czy dam radę je zamówić. Z logówkami, z nadrukami Playboya i one są zajebiste. A może zapytamy się tatka, co powie? Tadziu? Zrób ty wizualkę, tak plus minus. Zobaczymy, co najbardziej świeci, co najbardziej do niego pasuje. Bo to będzie o wiele łatwiej, jak już będziemy mieli to przed sobą. Dobrze. No to co, Nowciu, szykuj się. Drodzy Państwo, Nowciaks razem z nami, wszyscy gotowi. Mamy już outfity, mamy pomysły, mamy kminy i zaraz zobaczymy, jaka drużyna najlepiej wystylizowała Nowcia. Dobra, 3-4 gotowi? Siemanko, z tej strony Nowcia, gdzie ekipa deskowni nie ubierze. Nie mogę zacząć tego odcinka, więc zacząłem to za nich. Let's go! Dobra, gdzie ja mam wstać? Jak nic nie wiem, make-up, ej, gdzie? Co to się w ogóle tam, dzieje? Tam, zapraszamy. Katering, kurwa. Dobra, patrz się pobierać. Zapraszamy, krok dwa. Przymierzalni, wynajęli chyba największą garderobę, jaką widziałem w życiu. Czy mówimy o backgroundzie trochę, tak, trzeba powiedzieć, słuchaj. Dzisiaj rano jeszcze jechałem do urzędu celnego, bo paczkę nam zatrzymali na urzędzie celnym. Okay. Zobaczmy buty, sprawę mieliśmy. Essential, zamiar, taki całego outfitu, wokół którego trwa outfit. Ale to może ci powiemy potem, żebyś nie miał teraz, wiesz, innej perspektywy na to, co będziesz zakładał. Nie, czy coś takiego, więc mamy outfit numer 2, alternatywny, tworzony dzisiaj rano. Czyli na szybko, czyli ta grupa potrafi działać szybko, moi drodzy, to już jest... Pod presją, pod presją. W tej branży to jest jeden chyba z największych zalet. Zamykacie oczy. Ej, zamykacie oczy! Jesteśmy. Ja nie wiem, czy oni są gotowi. Gaba, jak są gotowi? Ja nie są gotowi. Nie są gotowi. Kurwa. Ja wiem, że to odbiera mowę czasem, po prostu jak się stworzy coś niedobrego, to jest taka podstawowa oznaka, że tak powiem, takich sytuacji, że czasem po prostu nie możesz wydobyć z siebie żadnego sensownego dźwięku, bo po prostu kurwa, jesteś tym zbyt przejęty, co się właśnie wydarzyło. I myślę, że właśnie taka sytuacja zaistniała w tym momencie w Pupa Studio w Warszawie. Ja myślę, że Maciek dużo dłużej myślał na tym, co teraz powiedział, niż na tym fitem, ale nie, że mi się nie podoba, zaraz o tym powiem. Dobra, to ja mam pierwsze pytanie, czy coś z tego to są rzeczy, które zamawialiście, czy też mieliście taką sytuację, że jakby na ostatnią chwilę to był cały fit z waszych rzeczy. No bo tak wygląda, jakby było na ostatnią chwilę trochę, co? Z rzeczy, które tutaj doszły, to jest k***a Piotrek, a reszta to jest z waszej sza, a reszta jest z waszej... Buty są Maćka, spodnie Gaby, torba Maćka, a tisa... Tyczkę, na szyjnik? Gaby. Słuchajcie, kolejną lekcją jest to, że oznaka chciwości i zazdrości to właśnie takie szpileczki, nie? Właśnie, że tak ja bym to nazwał. Tak, no słuchajcie, jakby urząd celny trochę pokrzyżował nam plany. Mieliśmy w planach, znaczy no zamówiliśmy już i kupiliśmy normalnie buty. Buty niezwracalne, które finalnie potem miał przejąć Maciek, który chciał sobie je samemu kupić, ale przede wszystkim kupiliśmy je do fitu Nowcia, natomiast finalnie one nie doszły, a do nich mieliśmy zbudowany cały fit, więc przez ostatnie dwa dni muździliśmy się, w jaki sposób skompletować fit po prostu w tym budżecie z rzeczy, które posiadamy. No i uważam równolegle, że ten fit wyszedł naprawdę zdrowo. Dobrze, zacznijmy od spodni No Faith Studios, które są oczywiście wymarzonymi spodniami Piotrka, których no niestety nie kupił sobie, albo kupił, ale nie dostał nigdy. Tak, akurat te. Nie akurat te, ale no bo wtedy jeszcze tych nie było, tak? Te są po prostu... A to są droższe aktory. Te są droższe, lepsze, fajniejsze. Awangardowe spodnie oczywiście, tak. Z awangardowymi butami, tak. Mezo Mihara Sushiro Projektant, tak.
Rozumiesz? No właśnie. Ty rozumiesz, ja wiem, tylko im bardziej to staram się wytłumaczyć, bo oni coś nie... Ja nie, bo tak czasem mi głupio trochę na was patrzeć, jak wiem, że nie kumacie, że ja gadam jak do ściany, nie? No i teraz tak, tak, torba autorskiego projektu, tak, niedostępna nigdzie. Drugiej takiej nie dostaniecie teraz, jedyna na świecie taka. Tisik biały, no bo co tu dużo mówić, uważam, że po prostu piękno tkwi w prostocie, tak jak się mówi. Ja bym zastanowił się, znaczy zapytał ciebie Piotrek, jak ty czujesz w takim razie ten ćwicik? Ja generalnie czuję się, jakbym się ubrał na piknik jako Miłosz, po prostu. Spoko, jest okej, okay, tak jak powiedziałem, generalnie te wysokie michary nie do końca to jest coś, co lubię. Od dziecka nienawidziłem trampek i gdzieś tam właśnie jak była ta moda na konwersa i tak dalej. Nie byłem największym fanem wysokich, niskie dużo lepiej by mi tutaj siedziały, tylko dla mojej własnej głowy, bo i tak ich nie widać. Spodnie bardzo fajne, lubię szerokie spodnie, lubię też jak są pobrudzone, jak są w ogóle zwariowane. Nie do końca czuję tutaj o ten dodatek, który tutaj Gawa się bardzo postarała, ale to nie jest coś, co ja bym ubrał. A reszta jak najbardziej tak, jest okej, okay, mógłbym tak pójść na piknik z Miłoszem, byśmy wyglądali tak samo. Okej, no dobra, jakiś jeden komentarz, jedna osoba coś chce tutaj dodać? Co cię podoba w ogóle? Wszystko mi siedzi, mi to w k***, tak naprawdę, nie powiem nic innego. Zajebisty ficik jest, k***a, poszedłbym tak na spacer właśnie. Spacerowy outfit, bym powiedział. No, spoko, ale dla mnie taki zwykle w sumie. Się zastanawiasz nad każdym itemem oddzielnie, oprócz koszulki, która jest rzeczywiście zwykła. Ktoś, kto dobrze kmini, tak? No tak! To bym mógł tutaj zwrócić uwagę, że to nie jest taki zwyklak, jak ci się wydaje, nie? Z ciekawości, jakie mieliście buty? Bo teraz uważam, że tak główną rolę działają tutaj po prostu spodnie, nie? Ale wcześniej jakie mieliście zamówione? No chyba nie chcesz tego wiedzieć, bo byś się podskłał. No nie wiem, czy chcecie wiedzieć, bo to myślę, że wam odbierze szansę wygranej, jak usłyszy. To mogę powiedzieć, ale bardzo mi przykro, że nie dotarłem, bo byś wyglądał stary kurwa najlepiej na świecie. To były loafersy, Gucci Palace różowe. Okej, okay. No spoko. Chociaż nie wiem, czy nie byłyby trochę za wąskie do tej strony. Wtedy był inny fit zupełnie, tak. To jest jakby wiesz. Mieliśmy cały inny fit przygotowany pod te loafersy i one są prześliczne. Fit jest ładny, jest poprawny. Nie można tutaj nic zarzucić w sumie, bo jest po prostu normalny, ale to też nie jest jakiś, że jakbym na przykład sobie wyobraziła Nowcia w jakimś outficie, to pierwsze by sobie mi przyszło do głowy, to by raczej nie była taka stylistyka, ale uważam, że jakby wygląda w tym cool. Smash. Także teraz zobaczymy, jak Wika, Eryk oraz Ines poradzili sobie w stylizowaniu Nowcia. Sytuacja wygląda następująco, że mieliśmy zrobiony outfit wokół konkretnych butów, które tak naprawdę robiły całą robotę, ale buty nie przyszły. Mane buty mieliśmy Essential, taki sobie... całego outfitu. Więc tutaj na szczęście mamy inne zorganizowane z pomocą Nowcia. Nie zrobiliśmy przebitki wcześniej, więc Antek pik teraz to ubierze i zrobił ci przebitkę. I co, dumni jesteś z siebie? Tak. 3, 4. Trzeci bratka smęczy. Stwierdziliśmy, że nie chcemy ubierać Nowcia w jakieś, wiecie, jakby często go widzimy w dresach, jakichś takich luźnych rzeczach, więc troszkę tak od drugiej strony, tak tej eleganckiej podejdziemy, ale też takiej luźnej. Mieliśmy jakby zrobiony outfit na podstawie pewnych butów, które zaraz wam pokażę, tak będzie łatwiej. I jakby wokół nich zbudowaliśmy tak naprawdę całą resztę. I na ostatnią chwilę jakby, jak wiemy, mieliśmy fuck up z wysyłką, buty nie dotarły, więc mamy w zastępstwo te, które i tak są super i uważamy, że fajnie pasują i uzupełniają outfit. Takie miały być butki. Znane. No dzieło sztuki. Może opowiem, co to są za rzeczy tutaj po kolei. Buty Dr. Martens, loafers. Z takim dzyndzlem na apel szkolny albo jakieś przedstawienie. Topik jest z Kosa, koszula jest z Mango. Chain jest to Zara, pasek i biżuteria i ten Zalando. Czujecie okej? Okay? Trochę są za te spodnie za małe, dlatego tak jestem. Damn. Ale się czuję trochę jak trzeci brat Kacperczyk rzeczywiście. Brakuje mi go gitary i trochę mogę zaśpiewać. Uważam, że jest to spoko fit. Jakbym tak się ubrał kiedykolwiek na jakikolwiek obiad rodzinny, moja mama by się rozpłakała ze szczęścia. Więc no, wszystko jest tu ok. Nie do końca to mi tylko może pasuje jako do mojej osoby. Ale to może właśnie trzeba się przełamać. No właśnie, może tak. Bardzo w ogóle pasuje taki styl do Nowcia. Powiedziałeś, że spodnie wyglądają jakby były za małe, tak? Czy tak się czujesz? Spodnie są za małe. Są za małe. A w ogóle nie widać. To jest okay. To nie widać w sumie tego i to w sumie dobrze siedzi. Uważam, że to są takie perełki, są za duże. Zdecydowanie. Są po prostu za ciężkie na ten outfit, tak uważam przynajmniej. Nic się innego nie gryzie, uważam, że cool bardzo. Brakuje tu tego właśnie spice'u, który by dodał te loafersy. Teraz całą uwagę zabiorę tutaj chain. Ale tak to jest clean, jest spoko, no. Co by tutaj dużo mówić, tak? Outfit czysty, nie?
Brawo, Maciek! Brawo! Tak. Mi się te perły akurat podobają. Fajnie, że jest jakiś akcent większy w tym całym outficie, bo tak to byłby taki smutny, jak na wakacje, taki właśnie ten. A teraz jesteś taki właśnie, kurde, trochę... Bardzo dobrze ci w loafersach. Koszula jest mega mała i ma jakieś wąskie rękawy. Tak, fit tej koszuli faktycznie. No. Podpinam się, myślę, pod to, co moja drużyna powiedziała. Na pewno równolegle obstawiałem, że trochę zaszalejecie bardziej, bo ten fit jest taki bardzo bezpieczny dla nocia. W sensie, wydaje mi się, że te buty miały szaleć. Nie? Że te buty miały szaleć, tak? Okej, zgadzam się, racja, ale nawet z tymi szalejącymi butami jakoś tak czuję, że tu mogło się wydarzyć coś jeszcze bardziej, szczególnie, że jakby wszyscy we trójkę wiem, że tu kminicie mocno sobie jakieś fajne rzeczy, więc mogliście moim zdaniem coś jeszcze tutaj bardziej podkręcić, żeby właśnie zrobić taką stronę crazy, ale żeby to styl dobrze wyglądało na nowciu. A mi się podoba. Widzę nowcia w takim stylu i tak jakoś dojrzale wyglądasz. W końcu. Tak w formie z poprzednią stylówką podoba mi się, no. Elo. A no tak, bo wy ten. Rozumiem, że to zgodziłem. Możecie, no wszystko możecie. Ale nie, teraz nie, przed kamerą możesz powiedzieć, że speniałeś. Nigdy nie peniałem, kurwa. Ale to się zmyje, w sensie takim, że ja naprawdę po tym muszę jechać na kampanię drugą, nie? Dobra, nie chcesz, to nie. Żadnego problemu z tym nie miał, tylko rzeczywiście wypadło mi, że muszę jechać na zdjęcia zaraz po tym i się boję, że to może mi zniszczyć wszystko. To nic będzie mi smutno. Kurde, chyba, że mam jakoś to... Nie, nie zależy. Znaczy, że wam jakoś bardzo to zabiera wszystko. Nie, ogólnie. Co ty, zobaczysz zawsze otwicie. Fajny pomysł, tylko że rzeczywiście ja naprawdę muszę tam, potem być miał normalnie wyglądać. Mamy to nagrane, tak? Uuu, a co tam jest, Bret? Ej, ty chyba to serio wyszły? Ja widziałem je tylko, myślałem, że to jest jakiś custom. Takie klapeczki. Ta koszulka jest dopierdolona, jak ją widziałem. Ale freszyk. To jest wszystko wyhaftowane, bro. Dobra, dawać mi to moje. Dawaj. Ja nie będę miał gwiazdki na głowie, ale Miłosz będzie miał na czole. Mało czy dużo? Chyba dużą, tutaj, nie? Dużą. A jak? A tutaj? Yeah! Jeszcze troszkę. Ej, to siedzi. No dawaj, dawaj, no, robimy. Panowie, co to kurwa jest? Ej, ale mi się wydaje, że oni mają dojebą. 3, 4, 3. No, także tutaj myślicie, że widzicie tu już wszystko, ale nie widzicie tak naprawdę wszystkiego, bo jeszcze miało być coś ekstra, niestety nie mogło być tego ekstra, ale wam zaprezentujemy to mniej więcej. Proszę tu zerknąć. To miało się znaleźć na głowie Piotrka i to było dogadane, że on to może mieć. Mam tutaj spray, wszystko jest gotowe, szablony. I właśnie Piotrka głowie miało się znaleźć 4 takie gwiazdki, ale niestety z powodów prywatnych nie ma tego. Speniałeś? Piotrek speniał? Nigdy nie peniał. Speniał. Nie powiem. Do dołu, uwaga, mamy tu ala defendery, ale defendery mają tylko na dole tą podeszwę z opony. Później idąc do góry są to spodnie Jaded London, wasza ulubiona firma, w sensie Maćka. A ten to co tu zwisa, to jest do spodnie? To jest osobny dodatek z JW Anderson. No. Właśnie, żeby przełamać tu cały ten taki ładny, idealny outficik, dodaliśmy sobie właśnie takie kolorowo właśnie Eat Me, wiecie, coś takiego słodkiego, fajnego. Dalej, Canada Goose Long Sleeve, to wszystko, co tutaj widzicie, to jest wyszywane. To jest Canada Goose, no, to są te trampeczki z gwiazdką, które wszyscy teraz popierają. Co ja p***dolę? Golden Goose. Golden Goose. Tak, i tutaj kolorystycznie właśnie wszystko ma się tak zgrywać czarno, kremowo, czarno. Oksy Balenci, czapeczka Jacquemus, tutaj też kolorowa. Check news, merci beaucoup. I to by było na tyle, nie? Tutaj spięliście trochę chłopaka wcześniej, nie mógł oddychać, kurwa trochę spięty, daliśmy mu trochę luzu. Spoko, w sensie mogę być już bez tej czapki, tylko ona mi nie pasuje tutaj bardzo. Dobrze na głowę. Nie, a dobra, pokazujemy im? Tak. No, ta czapka nie do końca mi siedzi, chyba widzicie dlaczego? Nie, no co by. Bo wygląda zbyt zajebiście. Ale ogólnie bardzo spoko ficik, myślę, że bez problemu mógłbym tak się ubrać. Nie do końca, może long sleeve, nie ubieram long sleeve'ów, nie wiem dlaczego, może powinienem. Ale no szerokie spodnie i to w kontrze do Maćka, chyba moja ulubiony krój teraz. Co prawda Jaded London, tutaj komuś widzę nie pasuje, ale lubię. Mam kilka kolorów z tych spodni, są naprawdę spoko i mega wygodne. Buty zwariowane, lubię mieć zwariowane buty, tylko są za duże, ale to wiadomo. No spoko outfit, mi się bardzo podoba. Całe szczęście to Nowciak dzisiaj ocenia outfity, a nie my, więc mogę to powiedzieć, że uważam, że to jest najlepszy outfit dzisiejszego odcinka według mnie. Totalnie to jest mój styl, w sensie totalnie bym się tak ubrał. Może ewentualnie zmieniłbym te buty, bo Maciek wie, że disuje jego defendery i że te buty mi się nie podobają. Są na pewno ciekawe, nie, ale może wleciałbym tu w coś innego, ale spodnie dojebane, ten dodatek JW Anderson robi taką kurwa robotę, że to jest... Otwiera, tak.
Ten long sleeve jest bardzo, bardzo, bardzo ładny. Jacques Mews też super czapa, może tak nie na głowie, ale tak jak miałeś poprzednio z tyłu zawieszoną cool vibe'ik. No topka, gratulacje, gratulacje, doje outfit. Również, bardzo mi się on podoba. Powiem się, że Bagi z każdym razem mówi, no tak jak poprzednio, tak jak drużyna powiedziała. Szczerze, no jedyne do czego mógłbym się przyczepić, no to też buty nie są w moim stylu, ale pasuje mi do tego outfitu. Na szczęście tutaj miało być to bardziej w stylu Nowciaksa niż w moim, także Irated Good też uważam, że ten outfit mi się najbardziej podoba ze wszystkich, które tutaj powstały. Ale obleśnie. Nie, super, super wyglądasz, no. Fajne oksy. I szkoda, że to nie jest kapelusz, no, na przykład. Czemu to jest? Polski człowieku. Nie pasuje mi ta czapka, także w ogóle bym ją wywaliła z tego outfitu. Tak jak lubię Defendery, tak na przykład te buty mi się w ogóle nie podobają, ale uważam, że i tak są ok tutaj. Najbardziej mi się podoba long sleeve i uważam, że jakoś tak, nie wiem czy kolorystycznie, czy co, ale że zajebiście po prostu pasuje do Nowciaksa i overall bardzo spoko outfit. Fajny jest ten element tej... No gwiazdka, no i tak, gwiazdka. Zajebiste spodnie. Serio, sorry Maciek. Fajne są, nie dziwię się, że chcesz je zabrać na wyjazd. Mi się bardzo podoba ten fitik. Chyba też bym powiedziała, że jest taki najbardziej w twoim stylu z wszystkich, jakie widziałam dzisiaj, łącznie trochę z naszym, ale my chcieliśmy troszeczkę coś nowego otworzyć. Ale ten najbardziej, jakbym miała wybrać fit, w którym bym cię widziała gdzieś na jakimś, nie wiem, evencie, czy gdzieś w miejscu publicznym, to bym powiedziała, że chyba ten. Ja do panem w sumie, może bym sobie takie kupił, ile one kosztowały, a on nie po prostu. Nie, znajdź sobie jakąś historię, mamy tam inne okulary, przywidzieliśmy Nowciowi. No dobrze, zaprezentujmy, no dawaj, po prostu pokażmy im. On nie chciał do fitu po prostu. Miłosiu, oj! Mam okulary nawet lepsze niż te twoje jak coś, tylko po prostu mają metkę. No outfit kurwa, no kurwa, no siada, nie? Ewidentnie jest tutaj grane. Wiemy co jest grane, tak? Jaded London nie, ale spodnie ładne. Dodateczek, super. To jest smaczek, który potrzebowałem. Czapka jest też uważam jest słaby, nie pasuje tutaj. Natomiast zarzucona do tyłu była fajnym smaczkiem. Oksy spoko, nie? No! I git! Ale nie, naprawdę podoba mi się ten outfit. Ty potem na koniec musisz zgadnąć. To miał jaki? No tak, to miał jaki budżet. Dobra, budżet. Jestem teraz w najwyższym budżecie. Czyli jakby ten outfit, w którym jestem, był najwyższy. Co? Skąd? Nie! Yes! Trafiłem, yes! Czy ja wyglądam jak 10 tysięcy? Tak. Mega. Dobra, drugi outfit, w sensie budżet średni, no to oczywiście grupa tutaj Bagi i Gaba i Maciek. No i budżet najmniejszy, tutaj grupa moja szkolna na wycieczkę szkolną, wyjazd. Taka ciekawostka, koniec końców my wydaliśmy jakieś 1400 zł. A mieliśmy bajkę. No tak, no bo zaginęły buty. My też wydaliśmy o ponad 1000 zł mniej. Wygrywający outfit, ale to chyba każdy wie. No to jest outfit, w którym jestem aktualnie, czyli grupa Atek, Pig, Pig i Milo. Ale nie ukrywam, że płacimy 100 zł za to, że to powiem. Tak się spodziewałem. I to nawet nie żart. Dobra, to drugie miejsce, tutaj grupa Bagiego. Jakby spoko fit, fajnie basicowo, bo to wyglądało tak, powiedziałem, jest to basicowy fit, ale taki dla kumaty. Dla kumatek ludzi basicowy, w sensie, nie. Basicowy fit, a dla kumatych nie jest taki basicowy. O, to chciałem powiedzieć. Nie pasowała mi tam ta spodniczka. Chyba tyle, reszta mi tam w miarę pasowała. A, no i michary powinny być krótkie i byłoby G. Trzeci outfit, no jest trzeci, ale dlatego, że po prostu wydaje mi się, że jakbym miał mieć te trzy outfity i miałbym gdzieś wyjść z chaty, to bym go wybrał jako trzeci. Nie był zły, był ok. Mógłbym się tak ubrać, ale wcześniej bym wybrał ten albo ten wcześniejszy. No i się ma, no i nara. Także słuchajcie, dziękujemy ślicznie. Morał jest taki, im outfit droższy, tym outfit lepszy. Dziękujemy Nowciu za obecność w odcinku, a wy komentujcie. Komentujcie ten film, bo jak skomentujecie, to co? No można wygrać wejściowe na imprezę deską. Także komentarz na dół, dziękujemy Nowciu jeszcze raz i hello! Dobra, kto przelewa mi 100 złotych blikiem, tego outfit jest lepszy. No i dzięki!